Paweł, strata dwóch bramek w futsalu to kolokwialnie mówiąc nie grzech, ale z naszym potencjałem, jeżeli nie strzela się bramki, to trudno myśleć o wygranej. No tak, nie strzelając bramki nie możemy myśleć tutaj o zwycięstwie i żadnej zdobyczy punktowej, bo nie zagraliśmy dzisiaj, uważam, jakiegoś słabego spotkania, ale jednak tej skuteczności, tak samo miałem dobre sytuacje niewykorzystane, to się zemściły, bo to taki dzisiaj trochę mecz na do jednej bramki, tak naprawdę kto strzeli wygrał, no udało się to Klireksowi, skontrował raz, no i później dołożył, a nam ciężko było dzisiaj coś strzelić, ta niemoc może trochę strzelecka, jak najbardziej tutaj bym upatrywał w naszej porażce dzisiaj, bo powiedzieliśmy na coś nastawione, na twardą walkę, na ciężki mecz, na walkę o każdy metr, więc no cóż, nie strzelamy, to nie zdobywamy punktów. Ale też wydaje się, że tych sytuacji mimo wszystko stwarzaliśmy mniej niż zwykle. No na pewno, tak jak mówię, tutaj ta mata nie pozwala troszeczkę rozwinąć skrzydeł, ale też nie ma co mówić, nie możemy się też tak usprawiedliwiać, bo jednak tych bramek zawsze strzelamy sporo, do tego kibiców przyzwyczailiśmy. No dzisiaj to, że nie strzelamy, pokazało, no daje nam zero punktów, no powinniśmy więcej tych sytuacji jeszcze na pewno stworzyć, więcej strzelać, uderzać, no cóż, taki jest sport i my przyjmujemy tą porażkę, ale ze spokojem, jako doświadczony zespół będziemy cały czas patrzeć z góry, robić swoje, a niech kto jest pod nami, niech się martwi.